czwartek siatkarze KKS-u podejmowali Spadkowicza z drugiej ligi Zawkrze Mława. Kozieńczanie po dwóch zwycięstwach z kompletem punktów liderowali w tabeli. Ich rywale rozegrali wcześniej jedno spotkanie, przegrane 1-3. Patrząc na możliwości obu drużyn, należało zapytać nie kto wygra, lecz czy gospodarze stracą choćby jednego seta. Za ekipą Marka Grzelczaka przemawiało wszystko. Wyższość trzeba było jednak udowodnić na parkiecie. Mieli to zrobić Michał Kalita, Kamil Kapusta, Marek Kamiński, Karol Fryszkowski, Krzysztof Jeziorowski, Marcin Obrębski i jako libero Paweł Sompur. Najgroźniejszą bronią naszego zespołu była w poprzednich spotkaniach zagrywka. Nie inaczej było i tym razem. Bomby Jeziorowskiego, w tym jeden as serwisowy i KKS prowadził 4-1. Mławianie szybko opanowali jednak sytuację. Do połowy partii przewaga gospodarzy nie była większa niż 2 punkty. Obserwowaliśmy dobre i wyrównane spotkanie, lecz tylko do czasu. Dokładnie do stanu 15-13 i do momentu, gdy w polu zagrywki stanął Fryszkowski. Piłki posyłane na drugą stronę siatki z dużą prędkością sprawiały ogromne problemy przyjmującym gości. Kozieńczanie punktowali blokiem lub kończyli kontry. Seria 7 punktów rozwiała wszelkie wątpliwości. Pierwsza partia 25-15 dla KKS-u. Drugi set praktycznie bez historii. Wyraźna przewaga miejscowych od pierwszych piłek. Nie było elementu gry, w którym Mławianie dorównywaliby gospodarzom. Ci z kolei cieszyli się grą, a prowadząc kilkoma punktami mogli pozwolić sobie na większe ryzyko. Efektem były widowiskowe akcje. Na skrzydłach szaleli Fryszkowski, Obrębski i Jeziorowski, a na środku Kapusta z Kamińskim. Później trener Grzelczak zmienił kilku zawodników. Na parkiecie pojawili się Robert Skórnicki, Bartłomiej Koryciński, Maciej Łabądź i Janusz Urdutowski. Ten ostatni skończył piłkę setową. KKS triumfował 25-16. Trzecia odsłona rozpoczęła się od prowadzenia Zawkrza 5-1. Kozieńczanie nie mogli przebić się przez blok rywali. Czas wzięty przez naszego szkoleniowca pozwolił opanować sytuację. Straty szybko zostały odrobione. Później utrzymywała się 2-3-punktowa przewaga KKS-u. Poziom spotkania nieco spadł, za to napięcie było większe. Miejscowi, nawet grając bez Jeziorowskiego i Fryszkowskiego, byli lepszym zespołem. Przy stanie 24-22 pięknym atakiem ze środka popisał się Kamiński i kolejne 3 punkty powędrowały na konto KKS-u. W przyszły czwartek ponownie zapraszamy na trybuny hali sportowej. Rywalem gospodarzy będzie Iskra Wolej Zielona. Początek meczu o godzinie 19:30. Wstęp wolny.